Dzień dobry, cześć, z tej strony Armin Fangolper. Słuchajcie, mamy to, jedziemy do Rosji, więc cóż innego mogłem nagrać dla Was ja o reprezentacji, jak nie przegląd butów piłkarskich naszej reprezentacji. Zanim przejdę do konkretów, chciałbym zaznaczyć, że istnieje coś takiego jak fangolowa aplikacja mobilna Fangol.pl, dostępna na iOS i Androida, i jeszcze w tym roku, jeszcze przed świętami, będziecie mogli tam powalczyć o buty piłkarskie. Dlatego koniecznie pobierzcie aplikację Fangol.pl, dowiecie się tam wszystkiego na temat tego, co się dzieje w piłce, będzie na czasie. Pobierajcie, link jest w opisie albo gdzieś tutaj się pojawia teraz. I przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że Thiago Cionek gra w butach marki Lotto. I powiem tak. Jemu może to Lotto, ale ja do nich dostępu nie mam, więc mogę Wam je tylko pokazać na obrazku. A teraz przejdźmy dalej. Poza Thiago Cionkiem nietypowe buty miał jeszcze Bereszyński. Bereszyński gra w Evo Speedach. Tego typu są to buty bardzo konkretne, to znaczy, że jeżeli ktoś się wybiera, to dokładnie wie, co robi. Są to buty w wersji Super Light, bardzo lekkie. I w sumie, jeśli chodzi o nietypowe buty, to by było na tyle, bo cała reszta reprezentacji praktycznie gra w bucie Adidasa lub Nike, w zasadzie to głównie Nike. I mamy tutaj caluteńki nowy Solar Pack. Solar Flare Pack, czyli buty pomarańczowo-czarne. I przejdźmy sobie, będę Wam opowiadał tak naprawdę modelami. Dla przykładu, Nike Hypervenom 3. But, najlepszy but Nike w tym roku, oczywiście twarzą jak jest Robert Lewandowski, ale poza Robertem nosi je również Mączyński, no i ja. Więc tu mamy lewego, lewy tym butem strzelił bramkę, tak naprawdę lewy tym butem strzelił najwięcej bramek w historii, w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, sorry Ronaldo. A skoro o Ronaldo mówimy, to mamy oczywiście Nike Superfly, Mercurial Superfly. Superfly gra m.in. Piszczek, Superfly gra też Grosicki, Superfly gra też Zieliński. Także tak wyglądają Superfly w wersji Solar Flare. Odstawiam te buty. No i nasz oczywiście najlepszy bloker na świecie, czyli Michał Pazdan. Michał Pazdan gra w butach Adidasa 17 Plus Pure Speed, buty bez sznurówek, jak widzicie. A nieprawda, bo sznurówki są w środku. Powiem tak, z Pazdanem jest ciekawa historia. W trakcie Euro Wam mówiłem, że Pazdan gra w poprzedniej kolekcji. Pazdan wtedy nie skorzystał z najnowszej kolekcji. Teraz z kolei, no jest na czasie chłopak. Poszedł, widać, za technologią. Może Adidas coś zmienił, może sprawił, że w tej chwili ta technologia już jest bardziej Pazdanowa. I no cóż, patrząc po tym, jak grał wczoraj, a grał wyśmienicie, blokował co trzeba, ten budzik widocznie zrobił swoją robotę. A jeżeli jesteśmy przy Adidasie, to musimy wspomnieć jeszcze o jednym zawodniku, a jest nim oczywiście Krychowiak. I znów, Krychowiak dla odmiany, owszem, ma najnowszą kolekcję Adidasa, buty Ace 17.1, ale uwaga, uwaga, to są 17.1, nie 17+. Krycha woli sznurówki, tak mogę powiedzieć. Co jest zaskakujące, bo można by pomyśleć, że człowiek, który jest taki nowoczesny w ubraniach, weźmie coś najbardziej fancy i w ogóle, ale Krychowiak wolał sznurówki. I ja to szanuję, ja to rozumiem. Odkładamy. Następne butki wziąłem sobie Mercuriale Vapory. Vapory nosi oczywiście Błaszczykowski. Vapory też nosi nikt inny jak Szymon Kołosowski z KS Ursus. Pozdrawiamy Szymona. Buty są wyśmienite. To jest w ogóle but, którego twarzą niedługo, myślę, zostanie Neymar, nie? Vapory. Mercurial Vapor. Idziemy dalej. Magisty ze swoimi wypustkami, ze swoim wyprofilowanym kołnierzykiem nosi nikt inny jak nasz najlepszy, najbardziej wesoły i najwyższy zawodnik, czyli Wojciech Szczęsny. Mam nadzieję, że jest najwyższy. Jak nie jest najwyższy, to przepraszam za pomyłkę, ale to są butki, w których grał. Wszystko oczywiście z paku Solar Flare. No i jeszcze mamy buty Tiempo. Tiempo, które na naszym filmiku zachwalał Mila, a tutaj nosił je Kamil Glik. Kamil Glik biegał w Tiempo. Przypomnijmy, Tiempo są ostatnim butem, który nie miał Flyknitu, teraz już ma, więc jest to już odmieniony model tego buta. I co ja Wam mogę powiedzieć? A, jako ciekawostkę Wam powiem, że w Ergolu znalazłem następcę Tiempo, jeśli chodzi o klasycznego Nike'owego buta, a jest to Nike Premier. No i w zasadzie to tyle, nie będę przedłużał, pokazałem Wam mnóstwo, tu jest 7-8 butów Wam pokazałem, 8 różnych butów. Napiszcie mi w komentarzu, które podobają Wam się najbardziej
i którego zawodnika poza Robertem Lewandowskim, naszego Robercika, poza Robertem, który z zawodników sprawił na Was najlepsze wrażenie? Ode mnie to tyle. Pamiętajcie, lajkujemy, subskrybujemy i czekam na Wasze odpowiedzi. I pamiętajcie, do wygrania będą buty jeszcze w tym roku w naszej aplikacji fangolowej na iOS i Android. Pobierajcie. Ode mnie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Strzała!